Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na garści najświeższych informacji z rynku krypto. Ale na początku musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i tak też powinno być traktowane. Dobra, a teraz przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi 29 686 dolarów i 13 centów po spadku o 2,51% w ostatnich 24 godzinach. Natomiast cena Ethera wynosi 1766 dolarów i 89 centów po spadku o 2,90%. Indeks Fear and Greed wynosi 14 punktów, no i jak widzimy od wczoraj wzrósł o 4 punkty, ale ciągle jest tutaj w zakresie ekstremalnego strachu. Jak przejdziemy sobie na Bumble, no to widzimy, że praktycznie wszystko na czerwono, z nielicznymi tutaj wyjątkami, no ale rynek można powiedzieć, że krwawi. A teraz przechodzimy już do informacji. No i tutaj mamy, że można również zarabiać na rynku niedźwiedzia. No i tutaj stablecoiny w tej fazie rynku nie generują już tak wysokiego oprocentowania jak w trakcie hossy, a dwie najbardziej popularne strategie zarabiania i ograniczania ryzyka to dostarczanie płynności do tutaj tych automatycznych animatorów rynku i arbitraż spot future. I tu jest bardzo długi artykuł, gdzie jest właśnie wyjaśnione, jak dostarczać tą płynność, jak robić ten arbitraż spot future i jakie są wady i zalety obu tych metod. Także jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie ten artykuł przeczytać. To jest artykuł na BIN Crypto, także możecie sobie tam wejść i przeczytać. Kolejna informacja jest tutaj, że giełda Gemini redukuje 10% etatów w następstwie kryptowalutowej zimy. No i tutaj właśnie miliarderzy i współzałożyciele tej giełdy Gemini, tak, czy Gemini, tej bliźniacy Cameron i Tyler Winklevoss ogłosili, że giełda rozstanie się z około 10% pracowników. No i tutaj widzimy, że powodem jest tego, że spadają po prostu obroty, tak? I tutaj widzimy, że w pierwszym kwartale 2022 roku wolumen obrotu spot na 10 największych scentralizowanych i zdecentralizowanych giełdach spadł z ponad 6 bilionów dolarów do 3,79 biliona, tak na szybko licząc to pewnie dziś będzie około 40%, także duży spadek obrotów, no i wiadomo, że prowizje i zarobki uzyskiwane przez giełdy również maleją, także redukują tutaj zatrudnienie i tutaj widzimy, że również Coinbase, Robinhood i BitMEX albo spowalniają tempo zatrudniania, albo również redukują liczbę pracowników. No jednak takie spowolnienie nie następuje na wszystkich frontach, bo jak widzimy tutaj zarówno Binance Lab, jak i Andreessen Horowitz uruchomiły fundusze, tutaj, no, które mają na celu inwestycje w krypto. No i zebrały tutaj no, sporo pieniędzy, tak, bo Binance zebrał 500 milionów dolarów, a tutaj ten Andreessen Horowitz 4,5 miliarda dolarów. Także nie wszystko tutaj tak działa. No i widzimy, że tutaj mamy jakby taką opozycyjną informację, że tam giełdy zwalniają, a tutaj giełda Binance szuka nowych pracowników w Polsce. No i kryptowaluty przechodzą do ofensywy. Tutaj dopiero kryptowaluty zamierzają podbić polski rynek. No i widzimy, że giełda Binance poszukuje obecnie Money Laundering Reporting Officer na Polskę. No i również zaczęła poszukiwania pracowników z językiem polskim do działu Customer Support. Dobra, kolejna informacja jest taka, że wzrasta staking Ethereum, no ale główne pytanie jest, czy właśnie Ethery
zaleją rynki po przejściu na Proof of Stake. No i widzimy, że tutaj w stakingu są zablokowane etery o wartości ponad 23 miliardów dolarów. No i tutaj właśnie wielu członków społeczności kryptowalutowej tutaj zastanawia się, czy właśnie te etery zostaną wrzucone na rynek i sprzedane po przejściu na Proof of Stake. No ale widzimy, że jest to mało prawdopodobne z kilku powodów, bo po pierwsze aktywa nie zostaną natychmiast uwolnione w momencie tego przejścia na ten Proof of Stake, ponieważ też stake'owane etery są potrzebne do zabezpieczenia sieci i zagwarantowania konsensusu, a po drugie te etery będą uwalniane w transzach, a nie w całości naraz, no i dzięki temu właśnie nie zaleją one rynku. No a tutaj mamy znowu informację jakby odwrotną, tak, stojącą jakby w sprzeczności z tamtą, że tutaj kurs Ethera jest w lokalnym dołku, no i Arthur Hayes przewiduje ponad pięciokrotny wzrost. No i tutaj były prezes giełdy Bitmex uważa, że Ether może osiągnąć 10 tysięcy dolarów za jednego Ethera. No i tu właśnie podaje, że kurs Ethera może osiągnąć 10 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku, czyli w 2022 roku. A znowu JP Morgan atakuje, tak, niedawno widzieliśmy informację, że stwierdzi, że Bitcoin wzrośnie, bo cena taka, wartość Bitcoina taka, jakby to powiedzieć, no taką, na którą oni wyceniają tego Bitcoina, to jest 38 tysięcy dolarów, no i to powoduje, że tej Bitcoin i rynek będzie rósł, a teraz widzimy, że nadchodzi huragan, no i dosięgnie cały rynek kryptowalut. No i oni tutaj właśnie stwierdzają, że po zaostrzeniu polityki przez Fed tutaj no będą, nadejdą spadki, no i zarówno spadki będą na kryptowalutach, jak i na Wall Street, no a że kryptowaluty są silnie skorelowane z Wall Street, no to będą również tutaj spadki. Kolejną informacją jest taką, że od 1 czerwca klub, znaczy przepraszam, Flying Atom będzie sponsorem głównym klubu Piast Gliwice. Kolejna informacja jest taka, że Goldman Sachs rozważa współpracę z giełdą kryptowalut FTX. No i zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie, no bo widać, że tutaj Goldman chce zacząć się też rozpychać na rynku kryptowalut, no i może być ciekawie. Dobra, tutaj mamy kolejną informację, że moratorium na wydobycie bitcoinów dla Nowego Jorku. Tutaj właśnie nowojorscy prawodawcy przyjęli ustawę, czy projekt ustawy zakazujących niektórych operacji właśnie wydobywczych tutaj w tej metodzie Proof of Work, które opierają się na źródłach energii opartych na węglu. No i jeśli ten projekt przejdzie, to firmy, które wydobywają właśnie krypto, to głównie chyba chodzi o Ethera, chociaż też Bitcoina, Proof of Work, nie będą mogły rozwijać swojej działalności przez 2 lata, chyba że przestawią się na 100% energii odnawialnej. No i również nowe podmioty też nie będą mogły tutaj stworzyć, jeżeli nie będą korzystały z energii odnawialnej. Także teraz ten projekt jest skierowany do gubernatora Nowego Jorku, który może ten projekt podpisać albo go zawetować. Także zobaczymy, czy to przejdzie, czy nie. No ale wiecie, jak jest akcja, no to i też musi być reakcja. No i tutaj mamy informację, że Kenia chce to wykorzystać i tutaj największy dostawca energii w Kenii planuje zapewnić dostęp do energii geotermalnej górnikom właśnie bitcoinów. No i górnicy bitcoina mogą stworzyć park energetyczny na nowym terenie przemysłowym firmy w elektrowni Olkaria. I tutaj
KenGen to jest największy producent energii elektrycznej w Kenii i ogłosił on plany przyciągnięcia górników Bitcoina do korzystania z energii geotermalnej. No i tutaj według raportu spółka będzie dostarczać górnikom nadwyżkę energii geotermalnej. No i głównie to jest skierowane do właśnie górników tutaj ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. I tutaj mamy informację, że jak dotąd Kenia nie posiada żadnych farm wydobywczych kryptowalut, no ale ten ruch jest zgodny tutaj z naciskiem branży, który ma na celu rozwiązanie właśnie problemu emisji dwutlenku węgla z operacji wydobycia kryptowalut. No i plan zakłada tutaj umieszczenie górników w parku energetycznym przy głównej elektrowni geotermalnej firmy Volkari Naivasha, która mieści się 123 km od stolicy Nairobi. No i ten właśnie tutaj ta firma, jej ta energia elektryczna pochodzi w 86% z zielonej energii, no i głównie ze źródeł odnawialnych, czyli tej wody i geotermii oraz wiatru, a pozostałe 14% to jest energia cieplna. Kolejna informacja tutaj jest taka, że no, jak wiemy, Fed wprowadza zacieśnianie ilościowe, no i tutaj to może spowodować czy zakończyć właśnie taką dekadę bezprecedensowego wzrostu na rynku kryptowalut, no bo Fed będzie zmniejszał swój bilans miesięczny przez następne 3 miesiące o 47,5 miliarda dolarów. Także no, zobaczymy, jak to będzie wpływało na rynek kryptowalut. No a tutaj mamy kolejną ciekawą informację, że haker wykorzystał wyciek danych z mediów społecznościowych, aby ukraść 660 tysięcy dolarów w krypto od tutaj 90 ofiar. No i policja w Seulu w Korei Południowej aresztowała i oskarżyła 30-letniego mężczyznę po tym, jak funkcjonariusze podobno znaleźli dowody na to, że mógł on ukraść krypto o wartości ponad 600 tysięcy dolarów. No i tutaj on znalazł takie informacje w kanale Never Band i tutaj prawdopodobnie właśnie jakby administrator grupy opublikował mnóstwo prywatnych danych w poście, który omyłkowo upublicznił, no i tam były właśnie jakieś logowania do portfeli kryptograficznych, co jest jakieś dziwne dla mnie się wydaje, że na czacie ktoś umieszcza swoje dane do logowania, no ale to, no to już jego sprawa, tak? No i tutaj ostatnią, ale bardzo za to ciekawą informacją jest to, że grupa MediaMarkt Saturn wprowadza kryptobankomaty. No i te kryptomaty, czy też kryptobankomaty będą dostępne w sklepach z elektroniką Saturn w Kolonii, Frankfurcie i Dortmundzie, gdzie użytkownicy, czy też klienci tych sklepów będą mogli przekonwertować pieniądze fiducjarne na Bitcoina lub Ethera i przesłać je na swoje portfele krypto. No i premiera tutaj następuje po 6-miesięcznym okresie próbnym, podczas którego właśnie kryptobankomaty zostały przetestowane pod kątem wydajności, wygody i funkcjonalności. No i według szefa badań nad innowacjami Saturna, bankomaty, te kryptobankomaty przyspieszą przyjęcie krypto i zaspokoją rosnącą bazę konsumentów, która jest obeznana z technologią. No i właśnie tutaj ta MediaMarkt Saturn Group chce obsługiwać niszę rynkową krypto, którą inni sprzedawcy często pomijają. No i tutaj te kryptobankomaty są instalowane w sklepach detalicznych i tutaj oni nawiązali współpracę z firmą Courant, która jest, to jest austriacka firma i ona tutaj już obsługuje ponad 200 kryptobankomatów w Grecji, Niemczech i Hiszpanii. Także bardzo ciekawa informacja na koniec.
No i to by było wszystko na dzisiaj, także dziękuję za oglądnięcie tego materiału i zapraszam do wysłuchania kolejnych filmików, także trzymajcie się, cześć!